Mamy Halidow po pojedynku z Azizem Karaoglu na KSW 35. No zwyciężyłeś, ale myślę, że to zwycięstwo nie smakuje tak jak inne. No wiesz, to nie smakuje, bo nie wygrałem zdecydowanie. Trzech rundy lubię wygrywać przed czasem, lubię wygrywać wszystkie trzy rundy. Nie wiedziałem tej walki. Sędziowie założyli, że wygrałem walkę, no to oni wiedzieli chyba lepiej. No i tyle, no. Zaskoczył Cię Aziz Karaoglu swoją postawą dzisiaj? Tak, bardzo mocno czułem pierwsze dźwignie na stopę, wyrwałem stopę, całą stopę wyrwałem, czułem jak wzrywam wszystkie zwięzadła. Nie odklepał, trójkąt nie był dobrze zapięty, albo dopięty, charczał, myślałem, że odpłynie. Bardzo fajnie wszystko blokował, uciekał mi dźwignię w parterze, fajnie się bronił. No, cieszy mnie bardzo, że właśnie z nim takie bój stoczyłem. A odczułeś któryś z jego ciosów? Odnosiłem takie wrażenie, że w trzeciej rundzie tam cię złapał kilka razy. Był prawy zamachowy, trafił i mi się zakręciło głowę. To dobrze trafił. Twoja taktyka dosyć wyszukana dzisiaj, bo po każdej próbie takiej stójkowej Aziza ty schodziłeś na dół. Rozumiem, że taki był plan na tę walkę. Czy nie, to się zrodziło w klatce? Nie był taki plan. Wróciły stare nawyki. Plan był inny, klęczować, ewentualnie jabem go z lewym prostym i na prawą stronę schodzić. Po kilku próbach to sprowadzenie i tak dalej, kilka razy kopnąłem go strasznie w piszczel, natrafiłem, mam zbite nogi. Ciężko było się poruszać na nogach i po prostu gdzieś jak wchodziliśmy w wymianę, robiłem swoje stare sztuczki, co kiedyś robiłem, po prostu kulałem się pod siebie po prostu i tyle. Na twoich nogach getry, jaki to jest powód? Zdradzisz czy nie zdradzisz? W poważeniu nie chciałeś o tym mówić, a do walki też wyszedłeś właśnie z zakrytymi nogami. Wszystkiego się nie, to mu osobiste sprawy, więc tutaj nie myślę, że nie wszystko trzeba mówić. Moment, rzadko walczysz na pełnym dystansie, 15 minut, to się zdarza co jakiś czas, ale rzadko to robisz. Powiedz, jak czułeś się kondycyjnie wychodząc już tak do trzeciego pojedynku po 10 minutach, bo widać było momentami takie naprawdę głębokie wdechy. Czułeś się kondycyjnie dobrze? Byłem zmęczony, nie powiem, że byłem tam super. Nie, kondycyjnie było, ogólnie było przygotowane dobrze. Do trzeciej rundy wyszedłem rzeczywiście bardzo zmęczony po tych wszystkich próbach, dźwigni i tak dalej. No zmęczyłem się, no co powiem. Można mieć na 10 rund siłę, ale przy takiej intensywności takiej, no się zmęczyłem. Mówisz, że musisz tę walkę jeszcze raz obejrzeć, to skąd ta próba oddania pasa? Nie, no bo uważam, że postawił się bardzo dobrze, dobra walka była, był bardzo twardy. I powtarzam jeszcze raz, cieszę się bardzo, że właśnie z nim stoczyliśmy taki bój. I co, no uważam, że jest też mistrzem, jest doskonały, jest bardzo dobry. I po prostu taki gest ode mnie, żeby ten pas ode mnie prezencie wziął. Zawsze wielką siłą w twoich pojedynkach jest publiczność. Czy kiedy słyszałeś gwizdy, było to dla ciebie demotywujące i bardzo inne od tego, co jest zazwyczaj? No to pokazuje jak można szybko się zmienić po prostu i tyle. No. 10 lat, 13 lat dokładnie, KSW 10 lat, żadne przegrane walki, tocząc boje miałem wsparcie, dzisiaj pokazali coś innego. Szczerze powiem, zabolało mnie to bardzo, że Wygrałem dwie rundy i stwierdzali to sędziowie, stwierdzili to inni, jakie były powody trzeciej rundy, dlaczego tak ona inaczej wyglądało. Poczułem zero wsparcia, więc szczerze powiem, zawiodłem się i tyle. No, jeżeli wygrywasz walkę i na ciebie gwiżdżą po 10 latach wielkiego wsparcia i robienie się mistrza, a na koniec taki kop w dupę. No. No, w drugiej części walki sędzia przywołał twój narożnik Pawła Derlacza. Co dokładnie tam powiedział? Co tłumaczył? Żebym fikołków nie robił. Okay. Czy w ogóle, ja przypomnę sobie jedną z walk, kiedy Tomasz Bronder kiedyś obcinał jednemu z zawodników leginsy, bo nie zorientowali się w ogóle, można było w leginsach walczyć? Znaczy najwyraźniej. Można było, skoro wszedłem w leginsach, było to ustalone. Można było. Trudne to będzie pytanie, mamy dalej, że jako że się znamy, to odważę się je zadać. Czy to, co się działo przed walką wokół ciebie, mogło mieć wpływ na twoją postawę dzisiaj w klatce? To, co się działo, to jest to, co to, o czym ty mówisz, to w ogóle w żaden sposób nie miało na mnie wpływu. Moje życie osobiste w tym roku nie było dobre. Borykam się z pewnymi rzeczami, o których nie mówię.
Gdyby ktoś wiedział, co się dzieje w mojej głowie przez ten rok i z czym musiałem się zmagać, ja wstawiam słowo honoru, żeby żaden zawodnik do walki by nie usiadł ani do Michała Materli, ani dzisiaj. Wiesz co, po walce powiedziałeś, że potrzebujesz 12 miesięcy przerwy. Czy to była myśl, która zrodziła się już podczas przygotowań do tej walki? I nawet jeżeli byś wygrał w pierwszej rundzie, podjąłbyś taką samą decyzję? Tą myśl miałem już po walce z Materlą, jak zacząłem przygotowanie do kolejnej walki. Jestem zmęczony ogólnie i mówię, to są jakieś tam osobiste moje sprawy i o tym nie będę mówił. Każdy ma swoje rzeczy, swoje życie. Po prostu czuję, że po prostu na razie żygam MMA. Potrzebuję przerwy, potrzebuję nabrać tego głodu do kolejnej walki. Dzisiejsza walka pokazała, że nie istniałem po prostu. Moja głowa nie była w klatce. To co mówił narożnik, nie robiłem tego po prostu. Gdzieś tam miałem pozbite nogi jakieś tak. Nie byłem obecny w walce i właśnie tego się obawiałem w tej walce. Dobrze byłem fizycznie przygotowany. Wszystko było bardzo dobrze, ale głowa moja nie gra, więc ja potrzebuję przerwy. Mamy twoje kostki, były mocno gdzieś tam zatejpowane, zabandażowane. Powiedz, to było wynikiem jakiegoś urazu, jakiejś kontuzji? Mam obie stopy wyrwane z zostawów i za każdym razem muszę je wiązać, bo przy każdym lokiku mi stopy wypadają, więc jeżeli trafiam dobrze, to mi stopy wypada, dlatego mam zawsze bandażowane te stopy. Są kontuzje, mikrourazy, to jest normalna rzecz i tyle, dlatego mam demandażowane stopy. Któryś z ciosów ciebie zamroczył, bo było kilka mocnych, które weszło, tak? Tak, jeden na trzeciej rundzie zamroczył mnie, dostałem takiego mocnego gongu, że ugięło mi się nogi. Mówisz, że skoro chcesz poukładać sobie trochę życie prywatne, kontuzję poleczyć, odpocząć trochę od MMA, myślisz, że następne walki powinny toczyć się o pas na przykład tymczasowy wzorem zachodnich organizacji, kiedy mistrz długo pauzuje, toczy się walki o pas tymczasowy i kiedy wrócisz, będzie walka unifikacyjna, czy jakbyś zasugerował rozwiązanie, skoro ma ciebie tak długo nie być? Decyzja należy do właściciela KSW, co oni tam zdecydują, ja mam przerwę, a oni niech robią co chcą z tym pasem. Przed walką nie wiedziałeś, co powiedzieć na temat parteru Aziza. On nawet w pewnym momencie próbował założyć gilotynę. Co teraz powiesz o jego parterze? Właśnie o tym mówiłem. Każdy mówi, że słaby parter. Nie miał słabego parteru. Miał bardzo solidny parter. Nie udało mi się go ustabilizować. Próbowałem dźwignię na rękę, trójkąt. No dobra, praca demo. Każdy narzekał, że ma słaby parter. Uważam, że ten jego parter jak na razie był najmocniejszy z moich przeciwników wszystkich, ze wszystkich. Ja jeszcze zapytam, czy miałeś takie wrażenie, że jest niebezpieczeństwo, że sędziowie zabiorą ci punkt w ostatniej rundzie? W ogóle o tym nie myślałem. Coś tam gadam na narożniku, sędzie, nie wiem co tam mówią. Angielskiego nie znam. No ale wszystkiego najlepszego, dziękujemy ci i czekamy na ciebie. Dziękuję bardzo.